Siano widzowie, trochę nietypowo, bo z mojej willi dzisiaj nadaję, ale odpowiem sobie na kilka pytanek. Nie będę przedłużał, mnie znacie, Krzysiek mam na imię, Lisek w internecie. I co, lecimy do pierwszego pytania. Planujesz zmienić content? Czy planuję? No, ciężko powiedzieć. Możecie napisać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć, bo takich pytań naprawdę dużo. Ja jestem otwarty na propozycje. Jestem otwarty na propozycje w każdym razie, więc no śmiało piszcie komentarz. Ja oblukam wszystkie jak zawsze. I drugie, masz plan się wyprowadzić? Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, po moich streamach to chodzę do technikum. Więc jeszcze mi zostały 2,5 roku mi jeszcze zostało, tak? Bo jestem w trzeciej klasie. No więc bym powiedział, że sporo, nie planowałem jeszcze wyprowadzki. Tym bardziej, że musiałbym mieć jakieś zaplecze finansowe, a na razie jedyne z czego zarabiam tak naprawdę jest YouTube. I to wszystko dzięki wam, więc dzięki mordy. No, wydaje mi się, że odpowiedziałem dobrze na to pytanie. Lecimy dalej. Ile masz lat? Lat mam 17. Kiedy przeszczep, żeby pozbyć się zakol? Czego, kurczę? Zostajesz przy tej fryzurze, co teraz masz, czy planujesz coś innego? No nie wiem, fryzura to jest kwestia zmienna. Każdy to, co lubi, to robi, wiadomo. Ja jestem otwarty, zawsze sobie eksperymentowałem. Miałem loczki, długie loczki. Miałem taką, teraz fryzurę miałem jeszcze krótszą. Miałem jeszcze dłuższą, ale nie loczki, też takie proste. No, różnie bywa. Możecie, jak ktoś myśli, że będzie mi w jakichś włosach fajnie, może napisać, a może przetestuję. Jestem otwarty. Kim się inspirowałeś, zaczynając nagrywać na YouTube? Inspiracja to jest dużo powiedziane, wydaje mi się. Bardziej miałem taki kanał, który miał fajne zasięgi, naprawdę dużo grono odbiorców na dany czas. Teraz wydaje mi się, że mam mniejsze. Widzicie go w każdym razie na ekranie, żeby wam pokazać, kto to jest. To jest Marcy, który zresztą gra na Kochskrafcie aktualnie. No i wydawało mi się, że na dany czas, jak zaczynam ja nagrywać na YouTubie, sądziłem, że jestem tak samo dobry jak on. Ewentualnie serio jest to porównywalne, więc też chciałem robić taki content, bo sądziłem, że może to mieć fajne zasięgi. No i dość fajnie mi szło, no. Ale jak widać, trochę się pozmieniało, to były czasy Verteza, ktoś jeszcze pamięta, a teraz mamy czasy Kochskrafta, więc jest gitara. Jak skończy się UHC, to będziesz dalej nagrywać. Wydaje mi się, że tak, chciałbym bardzo, tylko nie mam pojęcia co byście chcieli zobaczyć. Więc jakbyście mogli zostawić też komentarz, jaki film byście chcieli zobaczyć. Może być z innej wersji, z innej gry. Tylko wiadomo, takie gry typu LOL czy CS to odpada, no bo nie jestem tym dobry, a to się nie da inaczej oglądać, chyba że na streamach, no nie? Ale naprawdę, jak macie jakiś pomysł na jakiś film, to napiszcie komentarz, a ja przemyślę, zobaczę, czy jest to do zrobienia. Jak jest, to z chęcią zrobię. Jak będzie miał dużo polubień, to wiadomo, jeszcze bardziej to będzie napędzało, bo znaczy, że będzie chcieli. To będzie znaczyło, że chcecie go jeszcze bardziej. Więc no, śmiało, komentujcie. Jak otoczenie oraz ludzie zmieniliście na przestrzeni lat względem twojego wybicia się na YouTubie? No, w życiu codziennym każdy jest normalnym człowiekiem i tak się na to nie patrzy, że ktoś nagrywa na YouTubie, czy prowadzi jakieś inne rzeczy. W życiu codziennym jesteście po prostu normalnymi ludźmi, czy w szkole, czy nie, na siłowni. Mało kto wie, zacznijmy od tego, że nagrywacie, a jak już wie, to no ma to, no nie wiem, powie fajnie i tyle, no co mogę powiedzieć, no. Raczej moje życie dużo się nie zmieniło, bardziej tylko to, że mam mniej czasu dla znajomych i po prostu dla siebie, bo od rana do nocy praktycznie siedzę przy komputerze, wychodzę na trening czy do szkoły, no wracam i dalej siedzę. Wiadomo, no ciężkie życie, ale ja się cieszę, sprawię to przyjemność, a to jest chyba najważniejsze w życiu widzowie, więc też spełniajcie. Nieważne co lubicie robić, róbcie to, bo o to chodzi w życiu, żeby się cieszyć tym, co robicie, nie? Jakie plany na przyszłość? Będziesz kontynuował karierę na YouTube? No, karierę, no fajnie nazwane. Chciałbym bardzo, jak mówię, tylko podejdę to do pytania jednego, które było wcześniej, że napiszcie, co byście chcieli zobaczyć, ja postaram się realizować, żebyście mnie wymieli fan z oglądania, ja fan z nagrywania, wiadomo. Od ilu lat grasz w Minecraft i co spowodowało, że chciałeś w niego grać? Gram od naprawdę długiego czasu, nie pamiętam kiedy to było, 2015-16 zaczynałem pewnie, coś takiego. No byłem dzieciakiem, każdy dzieciak praktycznie jest zajarany graniem w Minecrafta, no nie wiem kto tak naprawdę nie zaczynał na Minecrafcie jako grze jakiejkolwiek. Co mogę jeszcze więcej dodać? No chyba tyle, no. Czy będą daily streamy i czy będziesz kiedyś próbował streamować na Twitchu? Czy będą daily streamy? Naprawdę wątpię. Chciałbym, ale to działa tak, że jak gracie w coś bardzo długo i gracie coś codziennie, to naprawdę szybko się wam to nudzi. No wiadomo, że wypalenie to jest najgorsza forma skończenia się w czymkolwiek, jak może być. No czy to w pracy, czy to na YouTubie, czy to nie wiem, w nauce na przykład. Ciężki temat, więc daily naprawdę jak już miał być, to niedługie, czyli godzina, dwie dziennie. Chciałbym to zrobić, ale jest to naprawdę ciężkie. A co do Twitcha, to... To jest też inna sprawa, bo Twitch właśnie działa na zasadzie rób dużo rzeczy,
bo widownia jest dla ciebie, a nie dla gry najczęściej. Więc musiałbym z tym Twitchem bardziej, no jakiś taki bardziej content IRL, wiadomo, no nie. Ale to zobaczymy w przyszłości, jeśli chodzi o Twitcha. Nie no, na razie chcę zostać przy Minecrafcie i... no i tyle. Jak twoi rodzice zareagowali na to, że nagrywasz na YouTube? No nie wiem, mają to gdzieś tak naprawdę. Jeden co mówią to, że mi się uczył i skończył szkołę. No nie, i najpierw doszedł na studia i skończył studia. No, nie interesują się tym za bardzo, jedyne co to... dadzą mi tam jakąś karę czy coś tego typu, a tak to mają to gdzieś. Jakie jest twoje największe marzenie poza YouTube? Masz dziewczynę. Moje największe marzenie to wydaje mi się zbudowanie naprawdę fajnej sylwetki, tylko to jest bardzo czasochłonne i bardzo wymaga takiej dyscypliny w sobie, żeby to zrobić. I no, każdy kto ćwiczy to wie, że tak jest i nie będzie mówił, że nie jest. Trzeba mieć charakter, ja uczę się cały czas na błędach i wiadomo, trzeba widzowie lecieć do przodu, nie można się zatrzymywać i cofać, rzecz jasna. Dziewczyny aktualnie jeszcze nie mam, sam single, ale to lepiej dla was widzowie, bo jak dobrze wiecie, z dziewczyną to jest tak, że coś tam powie złego, to będzie wkurzona i tak dalej, a ja lubię sobie podpierdzielać na live'ach, jak dobrze wiecie zresztą. Więc cieszę się, póki jestem singlem, widzowie. Czy będą vlogi? Czy zrobisz kiedyś turniej UHC dla widzów? Ile masz wzrostu? Pozdro YouTube. Czy będą vlogi? Nie mam pojęcia, czy będą vlogi. Do tego potrzebny jest sprzęt, a no taki sprzęt kosztuje kilka dobrych tysięcy. Niestety taką kwotą mi dysponuję. Planowałem takie coś zrobić, no ale jak mówię, jest to bardzo duży koszt. Zbieram póki co i dzięki wam może się uda to w końcu zrobić i przejść na jakiś high level content. Turniej dla widzów, no nie miałbym gdzie. Jeśli by się udało, to jak najbardziej jestem za. Jeśli ktoś chciałby może taki turniej zorganizować, ma jakieś UHC gotowe i chciałby mi użyczyć, żebym przy okazji zareklamował, a z drugiej strony zrobił turniej dla widza, to z chęcią, tylko zgłoście się do mnie na PW czy coś i na pewno się dogadamy. Ile masz wzrostu? Mam 1,78 m, w podstawce 1,83 m, ale zmalałem najwidoczniej. Takie uroki dzieciństwa, no nie? Placki ziemniaczane czy kremówki, co wolisz? Placki ziemniaczane, ja bardziej wolę takie dania na słono niż na słodko, więc no, placki better. Ile ważysz, ile bierzesz na klatę i z kady jesteś? Ważę aktualnie 82-83 kg. Na klatę w maksie wziąłem 70 kg, na serię biorę 60 × 8, coś takiego. A jestem, nie powiem skąd, tajemnica. Czy na streamach w przyszłości będzie coś innego niż UHC? No właśnie, na streamach chciałbym sobie pograć takie chillowe gierki i nie wiem co o tym widzowie myślicie. No naprawdę czasami wychillować się czy coś, zagrać sobie w jakąś inną grę typu ETS na przykład, czy Jump King. Jump King to może nie akurat wychillować się, ale taki przykład po prostu podaję, który mi przyszedł do głowy. Możecie dać znać w komentarzu, co myślicie właśnie o takich streamach. Możecie dać w ogóle taki długi komentarz, widzowie, gdzie macie wszystko wypisane, co tam chcieliście napisać. Ja z chęcią to przeczytam, może być naprawdę bardzo długie, ja poświęcę to też tą chwilę i przeczytam. Jak będzie fajnie, to oczywiście zaserduszkuję. No, dziękuję bardzo za każdą formę wsparcia i krytyki. Czy zdawałeś z klasy do klasy, czy były jakieś potknięcia i zostałeś rok? Ja zawsze się dobrze uczyłem. W podstawówce jak byłem, to zawsze miałem pasek. Teraz wiadomo, przez YouTube'a i siłownię na przykład jest trochę gorzej. Ale i tak zdaję na spokojnie. Nie wiem, czy chyba nie miałem jeszcze dwójki na koniec roku, więc śmigam, widzowie, śmigam. Wy też śmigajcie w tej szkółce. Dlaczego Lisek Pyszek? No, wydaje mi się, że to nic z dzieciństwa, no nie? Że kiedyś, tak stwierdziłem sobie, wszedłem do Minecrafta, wiecie, jakby te launchery takie non-premium, stare CG Nima, czy jak to się tam nazywało. No i tam sobie po prostu wpisałem taki nick i mam go do teraz tak naprawdę, no. Ile w łapie, kiedy daily odcinki, kiedy właśnie 4H stream bez spania? W łapie aktualnie 36 cm, o ile dobrze pamiętam. Daily odcinki to zbyt ciężkie dla mnie, nie mam na tyle nerwów, czasu i siły, bo to naprawdę, to jest ostry zapier. Grałeś kiedyś Hypixel UHC? Nie, jedynie oglądałem u Tobiasza, jak pewnie większość z was. Nie zamierzałem, bo strasznie irytowało mnie ilość cheaterów, więc wolałem grać tam, gdzie nie ma cheaterów, czyli na przykład na Vertezie, teraz na Coxcraftcie. Choć wiadomo, są tam cheaterzy, tak, ale nie takiej ilości, no o to mi chodziło. Więc nie, nie grałem na Hypixel UHC nigdy. Jakie masz hobby, zainteresowania oprócz MC? No, fajne pytanie. No, siłownia. Tylko taka siłownia. No i powiedzmy, że jak do szkoły się pouczę raz na jakiś czas coś w domu, to hobby to raczej nie powiedziałbym. To tylko siłownia w takim razie. Czy rozmawiałeś kiedyś z Tobiaszem? Nie miałem takiej przyjemności. Człowiek jak człowiek, no nie? Że się nagrywa na YouTubie, to poza tym pewnie ma tak jak ja, czy inni, że w życiu codziennym jest po prostu człowiekiem, więc... nic nadzwyczajnego chyba, nie gadać z Tobiaszem. Dobra widzowie, ode mnie to na tyle. Widzimy się na następnym filmie. Pozdro, strzała. Bam.